ale na pewno nie jest to taki mleczny, mętny płyn, jak był za pierwszym razem. Trochę wcześniej przygotowałem beczkę, w której będę gotował całą rzeczkę. Tą beczkę będę wykorzystywał, dlatego będę to zlewał do tej beczki, którą najlepiej, żebym postawił na jakimś większym garnku. Okay. W ten sposób uniknę chlapania i tak dalej. Okay. Tak byłoby, gdyby było w ten sposób trochę bardziej podniesione bezpośrednio pod kranik, byłoby świetnie, ale spróbujemy może tak zrobić. Podnieśmy pierwszy bardziej. Ok. Przelewajmy. Proces przelewania nie powinien być zbyt szybki. Około 40 minut powinno mniej więcej wystarczyć. Nie musimy się martwić teraz, czy na dole chlapie, czy nie. Jest to bez różnicy. Tak już wcześniej powiedziałem, podczas tej całej godziny zacierania warto przygotować sobie wodę, którą będziemy przelewać to ziarno. Woda musi być o temperaturze mniej więcej 82 stopnie. Musi być perfekcyjnie 82 stopień w T albo w T. Naprawdę nie robi dużej różnicy. Ale naprawdę fajnie by było, żeby było w tym zakresie mniej więcej. Jak teraz zlewamy brzeczkę, słodki, super, świetny płyn z tego pojemnika, od góry będziemy widzieć, jak ziarno będzie się pokazywać coraz bardziej i coraz bardziej. Nie możemy dopuścić, aby cała brzeczka zleciała i dopiero później nalewać wody. Musimy po prostu zadbać, żeby ziarno było cały czas mokre. Po to, aby się nie wysuszyło. O tyle. Kolejną taką ciekawą radą jest to, abyście mieli pojemnik, w którym będziecie gotować brzeczkę, abyście mieli mniej więcej zaznaczone, ile litrów przypada gdzie, po to, abyście mogli dokładnie później oznaczyć, ile tej wody jeszcze potrzeba, jak dużo macie już brzeczki, czy musicie dolać, czy musicie po prostu jeszcze bardziej odparować. Dlatego warto sobie mazakiem zaznaczyć gdzieś, albo po prostu jakąś miarkę sobie zrobić, po to, aby wiedzieć dokładnie, ile litrów już zostało wlanych. Jeżeli macie plastikową beczkę, tak jak ja, możecie na beczce markerem napisać, ile tam jest litrów. Natomiast jeżeli macie gar wielki, najprostszą metodą jest chyba po prostu wlanie 5 litrów do garka, włożenie jakiejś długiej łyżki, tak jak miałem moją złamaną łyżkę, włożenie i zaznaczenie markerem, albo jeszcze lepiej wyżłobić trochę jakąś szparę po to, żebyście wiedzieli, ile tam jest litrów. I tak robicie co 5 litrów, po to, abyście później, tylko wystarczy, że włożyli łyżkę i możecie już widzieć, ile tam jest litrów. Jest to, wydaje mi się, dosyć ważna informacja. Jeżeli robicie piwo na 19 albo 23 litry, nie chcecie przedobrzyć i powiedzmy zrobić tego 5-10 litrów więcej, prawda? Chciałem wam trochę pokazać, jak to wygląda od środka. To jest ten plastikowy talerzyk,
który na początku wykorzystywałem, żeby zlać mętną brzeczkę. Będę wykorzystywał ten talerzyk, aby wlać tutaj wodę. Tak mniej więcej brzeczka wygląda. Te białe kawałki są to kiełki. Jest bardzo dużo łusek tutaj. Również. Tutaj był mniej więcej poziom. Tutaj robię, przygotowuję wodę. Doprowadzałem ją do 82 stopni. Hej, minęło już trochę czasu. Zaczynam powoli widzieć ziarno, jak się przebija. Teraz biorę swój pojemnik z wodą. Mierzę temperaturę. Jest prawie 90 stopni, to też czekam trochę, aż się ostudzi. I dopiero wtedy będę przelewał tą wodę do tego pojemnika. W międzyczasie wystąpiło kilka problemów. Mianowicie strumień brzeczki, jak teraz leci, strasznie, strasznie powoli. Jest to spowodowane tym drugim mieszaniem. Jest kilka sposobów na rozwiązanie tego. Możecie wziąć jakiś wąż i dmuchnąć od spodu tej rurki, aby przepchać kanalik, albo po prostu możecie jeszcze całość wymieszać i czekać, aż się ustabilizuje przez kolejne 15-20 minut. Ja wolę po prostu wężykiem dmuchać od środka po to, żeby przeczyścić kanał. Ok, temperatura się w miarę ustabilizowała. Teraz będę to przelewał. Mam garnek. Biorę gorącą wodę i wlewam na ten plastikowy talerz czy pokrywkę, czy cokolwiek innego tam wlejecie, po prostu wrzucicie. Celowanie na tą pokrywkę naprawdę nie jest prosta sprawa. Jak się nie ma chyba odpowiednich narzędzi. Spróbuję tym dzbankiem. Ok, o wiele lepiej. I może zamiast bawić się garkiem, po prostu możecie użyć dzbanka. Myślę, że na razie tyle wystarczy. Będę czekał, aż wszystko się zleje do poziomu ziarna, a dopiero później będę lał kolejne części. Po dłuższym czasie już się wszystko zlało. Wszystko jest w pojemniku. Teraz to podłączę do prądu. Będę to zagrzewał
do wrzenia. Tore Marcin ponownie. Chciałem tutaj wspomnieć, że musicie praktycznie pilnować tego pojemnika, w którym będziecie gotować brzeczkę. Bardzo. Ponieważ w jednej minucie może być coś takiego, a w przeciągu kolejnych 5 minut może po prostu powstać bardzo dużo piany i to wszystko może wylecieć na podłogę, a umyć później podłogę jest dosyć raz, że ciężko, wszystko się klei, jest naprawdę lepkie, a dodatkowo może po prostu, wiecie, wlecieć to pod deski albo zniszczyć urządzenia elektryczne, które akurat tam macie. To też musicie bardzo uważać. Jak pojawi się bardzo dużo piany i zacznie wrzeć, to jeszcze chmielu nie wkładamy. Dopiero jak ta piana zniknie. Ta piana, po prostu powstawanie tej piany, to jest tak zwane hot break, czyli gorąca przerwa i coś takiego, taka piana musi po prostu powstać, ta temperatura musi się przełamać. Okej, powoli tutaj zaczyna się tak zwany hot break. Temperatura jest 100 stopni. Skłócałem przy tym termometrem, aby dokładnie to zmierzyć. Jest 100 stopni. Powstaje dużo piany. Musimy zaczekać, aż ta piana trochę opadnie i będziemy mogli wrzucać pierwszy chmiel. W tym celu użyję takiej torebki, woreczka na chmiel. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie używałem. To będzie pierwszy raz, więc zobaczymy, czy zda to egzamin. Mam nadzieję, że zda. Głównie ma to na celu oszczędzenie na filtracji, ponieważ cząstki chmielu nie będą się dostawały do brzeczki. Są zwolennicy i przeciwnicy takich woreczków, ponieważ z jednej strony piwo faktycznie będzie czystsze, ale również chmiel po prostu nie będzie rozproszony po całej brzeczce, tylko będzie siedział w tym jednym worku. Okej, teraz trochę podmucham, żeby ta piana nie wyleciała po prostu. I od tej pory praktycznie nie możemy tego przykrywać, ponieważ niechciane składniki, po prostu one z parą po prostu wydostają się na zewnątrz. Jeżeli macie jakiś spray z wodą, możecie zawsze na to zimną wodę poprzykać.